Siemano widzowie! Będziemy dzisiaj robić najbardziej leniwy obiad na świecie. Dlaczego? Nie mam dzisiaj cateringu. Tak. Okazało się, że trzeba coś zjeść. Kluski, pierożki? To się mówi pierogi czy kluski leniwe? Klusko, pierogi leniwe! Najpierw przygotowanie. Oh yeah. Potrzebuję moją opaskę mocy. Wiąże mnie. Lubię tak. Lecimy! Do przygotowania tego potrzebujemy twaróg. Skąd wiem? W piątnicy, no bo skąd? No nie potrzebuję znajomych, ja się sama rozbawiam. Twaróg trzeba jeść. Twaróg wywołuje kontrowersje. Ten przepis jest z TikToka. To jest od takiego pana ziomka, który nazywa się Kochasz. Pierwszy przepis, który robię z TikToka. Dlaczego? Bo ja nie gotuję. W szafce masz pudełko swoich ulubionych płatków. Mamo, ja nie umiem gotować. W ogóle ja mam zapisane 1000 przepisów z TikToka. Każdy ma zapisane 1000 przepisów z TikToka. Ale nigdy ich się nie robię. Tak, masz rację. A ja cię go zrobię. Kluski leniwe. To ma wyglądać tak. Czy tak będzie wyglądało? Zobaczymy. Uśmiech do miniaturki. Składniki. 250 gram twarogu. Obecne. Jedno jajko. Jajko. Bardzo duże jajko. Jedna łyżka cukru. Skoro tu jest napisane cukier, czy tutaj będzie cukier? Podchwytliwe pytanie. Jedna łyżka cukru. Rozładował mi się aparat. 100 gram mąki. Szczypta soli. Te składniki w ogóle podwoimy, dlatego że nie jestem tu sama. Chodź mała. Cześć, jestem mała. To jest mała i my będziemy razem jeść, a mała nie jest taka mała. Znaczy po prostu musimy podwoić te składniki. Znaczy zrobię na oko po prostu. Żebyście nie byli zaskoczeni, połowę tego będzie musiała zrobić Magda, bo ja nie umiem gotować. Wszyscy o tym wiedzą. Umiem gotować tosty z serem. Yo! Albo umiem gotować parówki. Mam taką ładną filiżankę. Zrobiłaś sobie kawkę czubą? Nie, już robię. Najpierw zrobię kawę. To mi wychodzi idealnie. Jak zrobić idealną kawę? Wstawiamy tego grzyba. W międzyczasie tańczymy flamenko. Co zrobić, żeby mleko się spieniło? Spieniamy je tańcząc flamenko. To jest taka wiertarka dla kobiet. Hej, piękny, ty nadal tutaj? Korzystamy z takiej kawy do pobudzenia swoich komórek myślowych, umysłowych, swoich komórek zielonych, szarych, nie wiem, no i ważne. Ten talerzyk jest odpowiedzią mojej oponki na brzuchu. Oni się po prostu łączą. Jest i kawa, wyleję zaraz. Pół życia mojego byłam kelnerką. Ja nienawidziłam nosić, o Jezus, ręka mi się trzęsie jak staremu pijakowi. Nienawidziłam nosić filiżanek z kawą albo z herbatą albo wyleję. Wilgotna jak rosa, mokra jak Niagara. Wczoraj była kosa, dziś tylko zbada. Do miski wgniatamy półtłusty twaróg i rozgniatamy widelcem. Chciałabym uprzedzić, że to może być trudniejsze niż wam się wydaje dla mnie. Ale mam taki sam twaróg jak ten ziom. Wrzucamy. Znasz patrzę. Tak, prysnęła mi woda, bo przed chwilą myłam tą myskę. Myskę, myskę sobie myłam wczoraj. To nie jest miska, to jest myska. Dobra, i mam go ugnieść, ugniatam. Czujesz jak taka ciotka, co wiesz, powie, że do stołu jemy zaraz! Wyglądam jak moja mama i moja mama wygląda identycznie jak ja, czajcie to? Serio? A no ja, bo to moja mama. Najlepsze co umiem w kuchni to mieszać. Bo dobrze mieszam? Tak się miesza? O matko! Ile tego mieszania! Mega dobre. Ja już mogłabym to dojeść. Magda się prawie zżyga. Co ja zrobiłam? Jak jakieś pterodaktyl. Ej, ale fajnie! Nie wiedziałam, że tak umiem. Mąka pszenna, ale ile tej mąki pszennej? A ja nie mam pszennej. Nie wyjdzie nam, nie mam pszennej! O, jednak jest pszenna. Ej, ale 100 gram, ale ja nie mam tego odgramiacza tak, takiego, wiesz. Nie mam wagi, nie mam... Ile to jest 100 gram? Ja wiem, ile to jest 100 gram! Poczekaj, to jest 100 gram. Kubek, w ogóle chciałam... Mam 250 ml, więc nie ma 100 gram, mam... skąd to wzięłaś? A nie, mów mi jak mam żyć, słońce, cycki jak mi wypadają z mojego fartucha. Patrzyłam kubek sama ze sobą. To nie jest 100 gram, nie wrzucaj tyle. Kubek sama ze sobą. Ale se gniatam, nie no, że nada. Potrzebuję Thermomix! Serio, ludzie tak żyją? Ja nie mogłabym mieć dzieci, jak miałabym codziennie gotować jakieś kluski śląskie, pyzy, leniwe. Ej, możesz dokończyć za mnie, aby się napiła kawy? Nie. No weź. Nie! Powróć swoje nowe paznokcie. Nie. Zrobimy tutaj pół dupek. Ale po co ty to tak walisz? Nie wiem, bo to sprawia mi przyjemność. Ty nie masz tego walić, bo ty teraz zepsujesz to ciasto. Nie no, ja już się zmęczyłam, generalnie ręce mnie bolą. Patrz, tylko to rozwałkować nie? Ale nie mam czym tego wałkować, co klapkiem? Przecież muszę zrobić z tego kluski, nie? Więc musi być z tego, uwaga, nie kawy. Robisz sobie z rąk, podsypujesz sobie i wałkujesz. Uwaga, patrz, nie potrzebujesz wałka, wystarczą twoje dłonie, ciach, 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 ciach. I robisz tak, proszę bardzo, zobacz jaki wałek. Powiedz mi,
powinnaś już wodę zagotować. Nie wiem, czy to już takie wielkości, czy no, jeszcze... jakieś takie. Kochani, jeżeli nie chcecie czegoś robić w kuchni, to po prostu zróbcie to najgorzej. Ciebie chyba Bóg opuścił wszystkiego łaski. Niemniej jednak napiję się kawy, bo wciąż mam na nią ochotę. Nie próbuj, Magda! Nie, mąka mi wleciała do kawy. Nie wierzę. Patrzcie, co się stało z moim talerzem. Nie, jak nie umiecie czegoś... Nie, mam! Wleję na ciebie kawę. Co się śmiesz? Darmo! Jadę! Ła! Wyrzucę ci go! Wyrzucę ci go! Jak chcecie zjeść, ale nie chce wam się gotować, to róbcie wszystko jak najgorzej, tak jak ja, żeby ktoś to zrobił za was. Patrzcie, jakie ładnie zrobiłam kluseczki! Czuję się jak pani na stołówce. Do garów! No Magda! Jeszcze raz to zrobisz, to nie zjesz! Obiecuję ci to. Słuchajcie, każdy gotować może, ale ja na przykład nie chcę. Ale chcę jeść! I co, to trzeba tak po boku, żeby tak wyglądały? Na leniwe? Marnuję swoje życie i czas. Nie mogłeś mi czegoś zamówić? Przecież dlaczego ja stwierdziłam, że to zrobię w ogóle? Coś ty taki dzień... Kroisz te kluski, takie kwadratowe one są. Poprzekątne się kroi! O tak, jak ta! To jest poprzekątnej. A nie, co to jest? Co to jest w ogóle? Kluska leniwa kwadratowa. A czemu poprzekątnej mają być ten? Mi się troszkę takie podobają. Ja nie chcę być jak wszyscy. To jest kluska leniwa, tak? Tak! A to już nie jest. To jest w ogóle kluska trójkątna. Ale nie leniwa. Kończę z tym! Tak pokroiła Magda, nie? A tak pokroiłam ja. Ja mam takie małe wypierdki, a te są takie porządne. Dobra, kręcą się! Jakieś 8 klusek się już gotowało i one już wypływały na wierzch, a ona dorzuciła 4 kolejne kluski, które były surowe. Mówiłam ci, uważaj na mnie! Takie kobiety nie potrafią gotować. Mój pierwszy klusek leniwy w życiu. Brazylijska degustacja! Ale on jest leniwy. Mięciutki. No to przygotuj talerzyk i posprzątaj tu. Jezu, najlepiej w gotowaniu jest żarcia. A przepraszam, ja mam słuchać ten syf, który ty zrobiłaś, a tak mi nabałaganiła. Widzicie? Jakie smakuje? Aż za nie mówiła. Bo tak naprawdę to resztę zrobiła Magda. Czołem, piątkę zbijemy czołem. Mój piesek Rufus Rafatus. Daj głos. Takie kobiety serca łamią. Mama nie przepada za nią. Ej, chciałam tylko powiedzieć, że mam za duże cycki na niego, patrzcie. Wszystko wylatuje. Dobrze, że mam bluzkę.